Cześć, z tej strony Sargon, a jest to kolejny odcinek ze Stone GP, no i naprawdę zrobiłem dużego faila. A jaki to jest fail? Taki, że zamiast odpalania nagrywania odpaliłem streama. No i no naprawdę nie jest to ciekawe. Niestety parę tras minęło, no ale za dużo w sumie straconego nie ma. No, przejechałem sobie chyba 3 trasy, mamy teraz trasę 5. Która nazywa się coś ciekawe misja numer 6. Ale jest to trasa dopiero 5. Kupiłem sobie jako główna ciekawostka nowy samochód, modliczkę, i zmodernizowałem go o tą część. No i w sumie to tyle. No a poza tym w sumie może wam przedstawię samochody, jakie mam do dyspozycji teraz. Mam tutaj skoczka, rekina oraz wykidaj łozy dzikich resorów z tej grupy dzikie resory. Czyli takie samochody terenowe. Głównie ich zaletą jest przyczepność. No ale za to są duże, ciężkie, słabo robią ewolucję i także często nie są zbyt szybkie. Mamy tych pionierów przestworzy, mam do dyspozycji orła, jastrzębia. Takie sobie średnie samochody. Orzeł nie jest zbyt szybki, robi szybko ewolucję, fakt, ale jeśli chodzi o szybkość, o moc, nie jest zbyt dobry, bo nie ma do dyspozycji dobrego silnika, jeśli chcemy go w takowy wyposażyć. Po prostu nie ma możliwości modyfikacji i tego silnika jakiś bardzo dobry. Jastrząb jest nieco lepszy chyba. No i jest ta małpa, którą mieliśmy na początku do dyspozycji. No i mamy tutaj tych naszych demonów szybkości, kocura, którym sobie jeździliśmy w pierwszej trasie. No i podczas tego odcinka, który straciliśmy niestety, który straciłem ja tak właściwie. Łobuza, którego także mieliśmy do dyspozycji na początku, no i ducha, czyli auto szybkie. No ale takie auto, które robi słabą ewolucję, naprawdę bardzo wolno. No i także nie jest zbyt jakieś specjalnie dobre, jeśli chodzi o przyczepność. No jak sami tutaj widzicie, pisze, że jest trudny w prowadzeniu. Chociaż gra się nim przyjemnie. No ale dobra, przejdźmy do wyścigu, żeby wam pokazać mój nowy samochód, jak sobie zakupiłem, a jest to modliszka, jedno z moich ulubionych aut, o czym wspominałem wcześniej, no ale niestety się nie nagrało, więc wspomnę o tym jeszcze raz. No i jest to auto z grupy tych pionierów przestworzy, a więc tych aut, które skupiają się głównie na ewolucjach. Są to auta bardzo lekkie, często też są szybkie w miarę. No jak sami widzicie, te ewolucje wyglądają teraz niesamowicie. Robię po dwie naraz, nawet chciałem zrobić trzy, ale się nie udało. Więc nie ma co ryzykować niepotrzebnie też. No i nie wspominałem o tym w poprzednim odcinku, w pierwszym odcinku. Wspomniałem już o tym raz, ale no nie nagrało się to, więc niestety was to minie. A was to minęło, ale sobie zaszkodziło, żeby powtórzyć. Mam na górze tutaj punkty aero, które głównie wpływają na gotówkę, jaką zdobędziemy za tą trasę. No i te punkty zdobywamy przede wszystkim za ewolucję, ale możemy też za inne rzeczy zdobyć, takie jak ocieranie się o te tutaj ścianki na bokach trasy. No ale możemy je także zdobyć na przykład za jakiś wślizg czy inne akrobacje. No i po prostu także za skoki. No i za ewolucję. My teraz dostaliśmy trochę za skok i dodatkowo za ewolucję. Jak sami widzicie, napełniają się tam także takie gwiazdki, które po prostu liczą nam taką serię ewolucji w krótkim czasie. Oczywiście po jakimś czasie one zaczynają znikać i serię robimy od nowa, więc nie na każdej trasie da się w ogóle przynajmniej dwie zdobyć. Bo często są te skocznie oddalone od siebie. Akurat na tej trasie fajnie się to można pozdobywać, oczywiście jeśli się głupie nie wywala, to jak ja w tym momencie. Teraz się jakoś ciekawie kamera obróciła. No dobra, jak sam widzicie, cały czas mam pełne baterie. Na tej trasie o to nie jest trudno. No a samochód się trochę ślizga. No jak sami widzicie, możemy też robić ewolucję w bok na przykład. Teraz to zrobiłem źle. Przez co no. Nie idzie mi tak dobrze, jakby się można było tego spodziewać. Od razu powiem, że te wszystkie wyścigi, wszystkie trzy wyścigi to ja wygrałem, no ale teraz no nie wygląda to za ciekawie. Jestem szósty, wywalam się jak głupi. No ale dobra,
Możemy sobie jeździć dalej. Jeszcze ich dogonimy, nie ma się co martwić. No teraz mi nie wyszła ewolucja. Chciałem zrobić ją inaczej, bo tę ewolucję robimy po prostu naciskając Shift. No i strzałkę odpowiednią. Możemy skorzystać z każdej ze strzałek. I w zależności od tego, której użyjemy, to w tamtą stronę nam się ta ewolucja robi. No jak sami widzicie, teraz no nie za dobrze wylądowałem. Ale dogoniliśmy jakiegoś gościa, który sobie baterię ładował. Tutaj mamy wykidajło. Właśnie tego pick-upa, którego mogliśmy zakupić. Nie jest on zbyt szybki. Więc ogólnie jest to chyba jedno z słabszych aut w tej grze. No ale podoba mi się jego wygląd. No ale tak czy siak nie wziąłem go, jak sami widzicie. Można go jakoś zmodyfikować. Nie wiem w sumie jakie są jego możliwości, jeśli chodzi o modyfikacje. Nie pamiętam tego specjalnie. No ale może się da jakoś ciekawie to zrobić. Postaram się wam ogólnie podczas tych mistrzostw pokazać kilka samochodów. Nie tak, że będę kupował najlepsze. Bo w sumie mógłbym przejechać parę wyścigów i od razu sobie kupić najlepszy samochód. I tak grać już do końca. Ale nie wiem, czy jest sens czegoś takiego. Wolę tam pomodyfikować te auta. No i się tak pobawić tym bardziej. No jak widzicie, jestem już pierwszy. No ciekawe. Ciekawe. Nie za dobrze mi idzie, jak sami widzicie. Chyba nie ma czego tutaj komentować. No ale dobra, mamy drugą pozycję. Z przodu jest małpa, czyli gorsze auto, więc musi nam ustąpić. W sumie my tu mamy najlepszy pojazd, choć... Choć w sumie czy najlepszy? Tamta nasza terenóweczka żółta. Ona jest droższa na pewno. No i teraz zrobimy ewolucję za pomocą strzałki w dół. Bo zazwyczaj robię za pomocą strzałki w górę, którą się jeździ przez co do przodu, przez co jest po prostu najłatwiej. No teraz trochę źle to zrobiłem. Chciałem zrobić jedną, ale wyszło trochę za dużo. No i nie zdążyłem już zrobić potem drugiej niestety. Możemy też po prostu to mieszać, zrobić na przykład trochę raz ewolucję w bok, jeden obrót w bok. No i drugi tak wokół, nie wiem jak sobie to nazwać. Możemy zrobić raz tak i teraz na przykład się w bok obrócić, chociaż nie wiem czy bym to zdążył zrobić tutaj, ale możemy zrobić tak i tak. Mamy chyba więcej punktów nawet za coś takiego, choć pewien nie jestem. Na pewno byłoby więcej punktów za obrót w bok, bo za niego ogólnie jest tych punktów więcej. No ale już wolę się tutaj nie wywalać. Kończymy trasę. Można było zdobyć więcej punktów aero, ale to już jest trudno, trudno, no. Nie jest jakiś specjalnie duży problem. Jakieś tam pieniądze mamy. Można coś sobie chyba zmodyfikować. Silnik na przykład. Max Pro. Można zrobić napęd na tylne koła zamiast na przednie, który mamy teraz. Ale nie wiem, czy jest to potrzebne. Końcowy odlot. Krótka, ale efektywna trasa kończąca się skokiem na linii mety. Rzeczywiście tak jest. Skocznie mamy tuż za sobą teraz, ale jej nie widzimy. No, ale w gruncie rzeczy nie jest to łatwa trasa. No i na paru trasach w tej grze jest taki dziwny efekt tego dopalacza jak teraz, że jest on jakiś kańczasty. Kiedyś mi się to jakoś bardzo podobało, teraz uważam, że to jest jakiś bug po prostu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, zupełnie nie wiem. Powiem tylko, że jest parę takich tras, na których tak jest. No i w tym miejscu teraz już aż tak tego nie widać, prawda? Ale teraz już bardziej. Widać, że to jest takie kanciaste, te dopalacze. Podczas poprzedniej trasy na przykład tego nie było. Nie wiem, czym jest spowodowane to. W ogóle nie mam pojęcia. No ale jest to ciekawe, muszę się przyznać.
No i w ogóle wygląd tego dopalacza się zmienia w zależności od tego, w którym miejscu w tej trasie jestem. Na przykład teraz wygląda on w miarę podobnie, chociaż już się zaczyna zmieniać. W tamtym jednym miejscu wcześniej wyglądał on w miarę podobnie do tego, co jest normalnie. Tu się zaczyna robić taki bardziej przeźroczysty, jeśli można tak nazwać. Ja nie wiem, czy to zależy od trasy, czy po prostu z czasem się to zmienia, bo możliwe, że jest czasem. A nie, że w zależności od miejsca, w którym akurat jesteśmy. Tak jest, to chyba chodzi o czas. Tak czy siak jest to dosyć dziwna rzecz. Prawdopodobnie błąd, ale pewien no nie jestem. No takie skoki w bok mogą być właśnie groźne. Ponieważ możemy się tak ustawić, żeby po prostu nie upaść równo na trasę. I ogólnie, jeśli się pospieszymy podczas tej trasy, można jeździć cały czas na pełnych gwiazdkach. Jeśli się postara. Teraz prawdopodobnie to zepsułem. I ogólnie coś mi się stanęło, klawisze trwały. Super. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało, niestety. Taki błąd się zdarzył. No cóż, na to poradzić. Nie będę odcinka restował, bo przede wszystkim dlatego, że nie da się cofnąć już. Tutaj jest save'a. Dlatego też nie mogłem tamtego, co straciłem, co przez przypadek zastreamowałem zamiast nagrać. Dlatego też nie mogłem tego po prostu od nowa zrobić. Nie chciałem też zaczynać gry od nowa. Bo bym parę tych tras stracił. Ogólnie w tej grze za wiele do pokazywania nie ma, więc nie ma co robić jakiejś specjalnie długiej serii. Te trzy wyścigi, ten jeden odcinek to jakaś specjalnie duża strata być nie powinna. No chyba, żebym cały czas na przykład co wyścig zmieniał samochód, żeby wam pokazać wszystkie, ale to też ograniczam na przykład możliwości modyfikacji tych aut. No ale jeśli tak, się tak dłużej zastanowić, jeśli się tak zagłębić w to bardziej, no to możliwości mimo wszystko trochę jest. Możemy te auta sobie różnie ulepszyć. Nie widzicie? Dużo razy podczas tego odcinka spadam. Tak się teraz zastanawiam, czy może te opony bardziej przyczepne nie byłyby takim złym wyborem. Dostałem punkt za tarkę. Czyli jak już mówiłem podczas poprzedniego wyścigu, że można za takie rzeczy zdobywać właśnie punkciki. Można też zdobyć te punkty za wślizg, ale to trzeba jakiś taki zrobić dobry. Chociaż ślizg to chyba nie, tylko ślizg bardziej. Poślizg. Jako taki tip podam, że za pomocą... Przepraszam, za pomocą shifta można się tak trochę bardziej rozślizgać. Choć oczywiście auto wpada w poślizg tak, że gdy się za szybko jedzie. Ajajaj, nienawidzę tego miejsca. W tym miejscu akurat łatwo się wywalić, jeśli się nie jedzie środkiem. Szczególnie takim leciutkim samochodem, który podskakuje bardzo łatwo. Naprawdę, podczas w tej grze czuć różnicę i każdym samochodem jeździ się trochę inaczej. Choć tutaj to oczywiście także zależy w dużej części od tych części, jak się ma, ale podczas zwykłego wyścigu tych części zmieniać nie możemy na przykład. Dobra, kolejny wyścig wygrany. Mam maksymalną ilość punktów po 6 wyścigach, 60.
I zobaczmy, co mamy teraz do dyspozycji. A mamy dodatkowy samochód, a więc błyskawice. Statystycznie, jak widzicie, gorszy od ducha. Fajnie, można go rozwinąć, ale raczej na razie go przynajmniej kupował nie będę. Jeszcze się pobawimy trochę tą modliszką. Chociaż zobaczę, jaka jest następna trasa. Tak jest, myślę, że modliszka na nią będzie w miarę dobrym wyborem. Chociaż chyba też nie będziemy za długo tym samochodem jeździć, co nie, żeby cały czas nie być tym samym. Żeby się coś tam zmieniało podczas tych odcinków. Dobra, weźmy sobie te nasze dopalacze, które są tańsze. I to w sumie tyle. Możemy zrobić na przykład to. Absorber. Cokolwiek to jest. W sumie nie wiem, jaką to ma funkcję w tej grze. Ten element. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, czy też nie, ale cały czas nasi rywale także zmieniają swoje pojazdy. Na początku tego tutaj pick-upa zielonego nie mieliśmy. Teraz pojawił się także orzeł, ten samochód. On ma kolor niebieski oraz pojawił się ten tutaj w tygrysie paski dzik. Tak się to auto nazywa, nazywa się dzik. Ajajaj, ale się obróciłem. No dobra. Piąta pozycja. Może jednak modliszka na tą trasę nie jest najlepsza. Ale nie jest też jakoś specjalnie zła. Tutaj mamy orła, on nie jest zbyt szybkim samochodem. Ewolucja ma naprawdę bardzo dobre. Tak jak modliszka, albo nawet lepsze. Chociaż nie, lepsze chyba nie. No ale jest wolny. Jest naprawdę bardzo wolnym samochodem. Dobra, przegoniliśmy już wszystkich. Teraz tylko się nie wywalać co chwila. Bo ostatnio akurat się jakoś często wywalałem. Chyba po tym wyścigu zmienię ten samochód jednak. Żeby było trochę ciekawiej po prostu. I chyba kupię tą błyskawicę całą. Tutaj trzeba trochę zahamować, bo tu jest ta skocznia cała. Chociaż nie, skocznia to złe słowo, to jest raczej taki spadek, zjazd z góry. Jak się tutaj jedzie, to fajnie to widać, jak sobie czasami jeżdżą za nami. No teraz są za blisko, bo są w sumie tuż za nami prawie. No ale jeśli są dalej nasi rywale, to fajnie można sobie oglądać potem. Ogólnie w sumie można powiedzieć tylko o dużej ilości teraz w tej grze, są one takie kręte. Często się jeździ nad kimś, pod kimś, więc widać tych rywali. Co jest w sumie fajną sprawą. Dobra, dało radę w tym miejscu zrobić modliszką ewolucję. Naszym poprzednim koturom oczywiście by nie dało rady tego zrobić. Szkoda, że straciłem tamten odcinek, bo mimo wszystko tego kotura trochę tam zmodyfikowałem. Jakieś tam różnice w jeździe pewnie były. Coś tam też opowiadałem, mimo wszystko szkoda, że to straciłem. No ale nie ma co już nad tym płakać. Mam nadzieję, że ten odcinek przynajmniej wyjdzie w miarę. I będę mógł go wrzucić. Dobra. Naprawdę się już od nas oddali nasi przeciwnicy. Chyba teraz ich powinno być widać. No coś tam jechało. Nie wiem, który z nich to był, ale coś tam jechało. No. U niektórych to już niedługo będziemy nawet doganiać drugi raz. Ten fioletowy to chyba pojechał tankować. Nie wiem, co tak się do nas zbliżył. Dobra, to jest przedostatnie, a nie ostatnie okrążenie jeszcze, więc żeby nam tutaj nie zabrakło baterii przypadkiem.
Nie wolno się przede wszystkim wywalić, bo jeśli się wywalimy, to stracimy sporo tego. No i będzie gorzej. Nie będzie za dobrze. Punktów też widzę, że jakoś specjalnie dużo podczas tej trasy nie zdobyłem. Teraz już jesteśmy tak daleko, że ich nawet nie widać na tym zjeździe. No jest ta trasa mimo wszystko dosyć trudna, bo tych zakrętów trochę jest. No ale jest dzięki temu fajna. Jedna z moich ulubionych też. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tutaj mamy miejsce, na którym się można rozpędzić, tylko potem, żeby się tutaj na tym zakręcie ostatnim wyrobić, bo może być tak, że się jest wyrobić ciężko. No teraz próbowałem trochę fajniej tutaj wylądować. Wyszło tak sobie, nie jakoś tragicznie, ale też nie jakoś dobrze. Powiem też to, co podczas poprzedniego odcinka, który się nie nagrał oczywiście. Jak już mówiłem, nacisnąłem stream zamiast tego. Przez przypadek pewnie. Nie wiem, dawno nie nagrywałem, ostatnio robiłem dużo streamów, więc pewnie dlatego. Chociaż dużo, to może za duże słowo. Ale mniejsza już z tym. Mówiłem po prostu, wspomniałem o tym, żebyście podawali swoje propozycje. Do gier oczywiście, bo jeśli to coś, jakąś tam z tych gier posiadam, to oczywiście mogę ją nagrać. Albo jeśli chcielibyście w coś, w co grałem, na przykład zagrać na multi. Tak na przykład. O, mam jeszcze tutaj zawody kaskaderskie. Stand Bowl. 30 sekund na zdobycie największej ilości punktów za ewolucję. Podczas tych zawodów paliwo nasze baterie są nieskończone. No i robimy ewolucję na takim małym tutaj arenie. Arena to chyba dobre słowo. Nie jest to zbyt wielkie miejsce. No i dzięki temu mamy dodatkową forsę. Dodatkowe pieniądze, dodatkowe hajsy z YouTube'a. Mam też tutaj, jak sam widzicie, w ogóle zupełnie inny samochód. Mamy jastrzębia. Nawet w innych kolorach, co ciekawe. Mogliby chociaż zrobić tak, żeby ten pojazd był w naszych barwach, no ale nie zrobili, więc nie będziemy się już tym przejmować. No ale dostaliśmy dodatkowe pieniądze. Oczywiście, jeśli mielibyśmy jakąś słabą pozycję podczas tych mistrzostw, no to byśmy się chyba na to nie dostali. Nie mielibyśmy możliwości brania w nich udziału w tych zawodach kaskaderskich. No i dobra, mamy też nowe samochody. Mamy twardziela. Taką terenóweczkę. I tutaj mamy strzałę. Bardzo, bardzo dobre auto. No a w tym miejscu mamy tego kocura ducha. Chyba kupimy sobie ducha. I podczas kolejnego odcinka już go zmodyfikujemy, a w tym to już by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do skomentowania i do ocenienia go. No i do czekania na kolejne. Cześć!